27 października wspominamy błogosławionego Bartłomieja, biskupa. Bartłomiej urodził się około roku 1200 w starożytnej, bogatej rodzinie Bregence we włoskim mieście Vicenza u podnóża Alp Weneckich. Jako młody człowiek rozpoczął studia w Padwie. Tam około roku 1232 wstąpił do zakonu dominikańskiego. Były to pierwsze lata istnienia zakonu. Przebywał w klasztorach w Padwie i w Permie. Zasłynął jako kaznodzieja. Mieszkańcom okolicznych miast, wśród których szerzyły się herezje, głosił naukę katolicką. Troszczył się o podniesienie ich życia moralnego. Wkrótce powierzono mu kierowanie kilkoma klasztorami dominikańskimi. Swoim świadectwem życia przyciągał wielu młodych ludzi do życia zakonnego. Jako bardzo dobrze wykształcony zakonnik był doradcą papieży, m.in. Grzegorza IX i Innocentego IV. Ten ostatni w roku 1252 wyświęcił go na biskupa miasta Limisol w Królestwie Cypru. Po 3 latach przeniósł go na stolicę biskupią do Vicenzy. Bartłomiej zaangażowany był w krucjacie w obronie Ziemi Świętej. Udał się do Palestyny, do Jafy, Sydonu i Akki. Był nuncjuszem papieskim przy Ludwiku IX we Francji. W 1259 roku pełnił misję dyplomatyczną na dworze Henryka III w Anglii. W drodze powrotnej zatrzymał się w Paryżu. Tam król Ludwik IX podarował mu cierń z korony cierniowej Pana Jezusa. Po powrocie do Vicenzy wybudował kościół świętej korony, w którym czczono relikwie ciernia z korony cierniowej oraz duży klasztor dominikanów. Wśród mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości szerzyła się herezja katarów, dlatego błogosławiony Bartłomiej polecił dominikanom głoszenie prawowitej nauki Kościoła. Martyrologium Rzymskie informuje, że w Vicenzie ustanowił straż Jezusa Chrystusa, aby bronić wiary katolickiej i wolności Kościoła. Po zakończeniu misji dyplomatycznych resztę życia spędził w Vicenzie, gorliwie głosił Słowo Boże. Pozostawił wiele dzieł teologicznych, m.in. o pośredniczącej roli Najświętszej Marii Panny w Kościele. Zmarł w opinii świętości w Vicenzie w roku 1270. Papież Pius VI w 1793 roku zatwierdził jego kult, a jako dzień wspomnienia liturgicznego wyznaczył dzień 27 października. Módlmy się. Boże, Ty w błogosławionym Bartłomieju dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.